Halloween! Witam Was w pierwszym makijażowym filmiku. Ogólnie wiecie, że jestem totalnym laikiem i amatorem. Na co dzień się nie maluję, ale odkąd zobaczyłam ten makijaż u Desi Perkins, którą teraz bardzo serdecznie pozdrawiam. Desi, if you're watching this, I have to say you are a master of disaster. Thank you for this look. Thank you so much. To musiałam spróbować go sama zrobić. Przez jakiś czas zastanawiałam się, czy wymyślę make-up sama, make-up halloweenowy, ale nie jestem osobą na tyle kreatywną i doświadczoną, jeżeli chodzi o te kwestie, więc zdecydowałam się na sprawdzenie, czy to, co robią prawdziwe makijażystki, prawdziwe vlogerki, jest do zrobienia przez zwykłych śmiertelników, takim jakim jestem ja. Powiem Wam szczerze, jestem pozytywnie zaskoczona, bo zrobienie tego całego makijażu zajęło mi 2 godziny. Co chyba nie jest jakąś tragedią, jeżeli się nie wie, w co ręce włożyć. A to jestem ja właśnie. Ja tak działałam. Pod tym filmikiem znajdziecie też linka do kanału Desi. Naprawdę make-upy robi najlepsze. Najlepsze. Mimo iż nie wiem dużo o make-upie, nie jestem doświadczona, chcę Wam powiedzieć, że z końcowego efektu jestem zadowolona. Chciałam go zrobić, ten makijaż, strasznie go chciałam zrobić i go zrobiłam. A co do Was? Nie wiem, czy Wam się podoba, ale jeżeli jesteście zainteresowani, jak do tego doszłam, to zapraszam Was do oglądania. Cześć, piękna! Dobra, żarty na bok, bierzemy się do roboty. Zaczynam od primera na usta, ponieważ później będę po nich malować i nie chciałabym mieć ich suchych. Desi zaczęła od brwi, to ja też zacznę od brwi. Całe szczęście mam zrobione permanentne i nie muszę rysować ich kształtu, więc wystarczy, że je obrysuję i później wypełnię kolorem, aby były bardziej wyraziste. Proszę, jak się cieszy! Teraz czas na mój ulubiony tusz do brwi, który nie tylko ułoży włoski tam, gdzie chcemy, ale też nada im kolor. Pora na primer. Miałam taką minę, bo pierwszy raz używałam wtedy tej próbki. I widzicie, nakładam na łuk brwiowy i na całą ruchomą powiekę. Później jak zblendowałam to palcem, to wyszło całkiem spoko, więc nawet to polecam. Czas na kolor. Ja wybrałam cień bardzo jasny, lekko wpadający w róż i nakładam go na całą powiekę ruchomą, łuk brwiowy i później będę to delikatnie blendować. Pamiętajcie, że to jest baza naszego makijażu oka, więc nałóżcie to dokładnie. W kolejnym etapie na pędzelek nałożyłam niewielką ilość cienia, delikatnie wpadającego w pomarańcz. Nałożyłam go w kącik oka, a potem blendowałam do środka, tylko na załamaniu powieki. Już ciemniejszym cieniem, bo to taki matowy brąz, będę robić dokładnie to samo co przed chwilą. Czyli nakładam cień w kącik zewnętrzny oka i na załamaniu powieki. I rozcieram ku środkowi, aby wszystkie kolory się ładnie połączyły. Uwaga, czas na eyeliner. O-o. No właśnie, to jest najtrudniejszy dla mnie moment w całym makijażu. Naprawdę nad tą kreską siedziałam bardzo długo. Nie mogłam sobie poradzić, teraz Was poproszę o minutkę. O, jestem. Poszłam namalować po prostu tą kreskę w łazience, a teraz ją tylko pogrubiam i nadaję jej ładniejszy kształt. Jeżeli coś nam nie wyjdzie, to pamiętajcie o fajnym sposobie. Namaczamy patyczek do ucha w płynie do demakijażu i usuwamy niedoskonałości. Udało się. Teraz odrobiną czarnego cienia do powiek, który nakładam, jak widzicie, w samym kąciku, będę się starała połączyć nasz makijaż oka z kreską, aby ona nie była taka wulgarna, o ile mogę tak powiedzieć. Oczywiście blenduję to do środka, wszystko ładnie łączę i nasze oko już prawie gotowe. Tak, nie zdaje Wam się, wróciłam do tej nieszczęsnej kreski. Czas na podkład. Ja używam swojego, on nie jest taki bardzo kryjący, ale za to jest matowy. Nakładam go tylko na tą połowę twarzy, która ma być ta ładna. I uklepuję beauty blenderem. Żeby nie było dołów pod oczami, nakładam korektor w
taki trójkąt. Później to ładnie blenduję beauty blenderem, aby się kolor korektora ładnie połączył z podkładem. Nie zapominam też o niedoskonałościach. Popisy. Teraz pod oko nałożę beauty blenderem bananowy puder i strzepię go pędzelkiem. Pora zająć się dolną powieką. Ten sam kolor, którego używałam wcześniej, nakładam teraz na całą jej długość. Dokładam teraz cieniutkim pędzelkiem czarny cień, ale w trakcie sobie przypomniałam, że jednak lepiej będzie zacząć od kredki i maluję nią całą linię wodną oka. Można to robić w ten sposób albo zamknąć oko, tak jak to zrobiłam, i w ten sposób to pomalować. Wracam do nakładania tego ciemnego cienia. Teraz będzie pora na blendowanie. O tak, Diana, o tak. Okej. I już, oko prawie gotowe. W tym momencie mogłybyście doczepić sobie sztuczne rzęsy. Ja ten fragment zostawiłam na później i zaczęłam swoją zabawę. Cielistą kredką do oczu rysuję krawędzie, które będą oddzielały tą ładniejszą stronę od trupiej czachy. Pamiętajcie, że fajnie używać akurat teraz takiej kredki cielistej albo białej, bo jak tylko się pomylicie albo zmienicie zdanie, coś Wam się nie będzie podobało, to można to bardzo szybko zmazać palcem. O proszę, o tak. I poprawić. Wracam do mojego ulubionego eyelinera dzisiaj. I teraz będę rysować kontury, co później będę mogła nazwać czaszki. Zaczęłam od nosa, a teraz idę na policzek. Tutaj naprawdę nie skupiajcie się na wyglądzie tych linii, bo i tak później trzeba będzie to rozmazać i zblendować, więc niech Was poniesie fantazja. Wiem, że nie będziecie zachwycone, bo używam eyelinera Kylie, aby zrobić te braki w czaszce u mnie w makijażu, ale ja nie kupiłam sobie kredek ani farbek do malowania twarzy, tak jak to miała Dezi na przykład, tylko stwierdziłam, że użyję tych kosmetyków, które mam akurat w domu. A że ta kredka jest bardzo miękka i fantastycznie się rozmazuje, no to do tego jest akurat idealna. I tak jak widzicie, staram się utworzyć taki perfekcyjny cień, dlatego nakładam tą kredkę od góry, a później palcem ją po prostu rozmazuję i wtedy powstaje taki cień. Kolejna krem i robię dokładnie to samo, tylko już nakładam pędzelkiem bardziej precyzyjnie. To już się lepiej rozprowadza, tak jak widzicie. No i działam, kontynuuję, robię tak dalej. Pędzelkiem zaostrzam też niektóre krawędzie, aby to wyglądało bardziej jak poszarpana skóra, a nie czarne plamy na policzku. Teraz już maluję nos. Po nosie czas na kropki, dzięki którym nasz makijaż stanie się bardziej realistyczny. Za chwilę będę dzielić swoją twarz na pół eyelinerem. Nie musicie tego robić. Zobaczycie później w filmiku, że było to zbędne. Teraz przechodzę do oka, zaczynam od kresek. No i wypełniam cały oczodół na czarno. Zaczęłam malować kredką, ale był to głupi pomysł, bo o wiele łatwiej pracowało mi się tą pastą, tym kremem. Jeżeli macie ciemne brwi, to zamalujcie je sobie całe na czarno, a jeżeli macie jaśniejsze, to zamalujcie je na korektorem, aby je zmniejszyć. Czas na fun part, czyli malowanie twarzy na biało. Ja nakładałam ten krem palcem. Dopiero później przy krawędziach wspomogłam się pędzelkiem, obrysowuję nim krawędzie i domalowuję szczegóły, takie jak tutaj cienie. Rozcieram oczywiście palcem. Teraz dodaję do oczodołu troszkę białego, aby był taki efekt 3D. To samo robię z nosem. Jak widzieliście, zostawiłam przerwę między kością policzkową a żuchwą, a to w tym celu, że właśnie wypełnię to na czarno i ładnie to rozetrę palcem, bo w tym miejscu, wiecie, no nie mamy kości. Obrysuję jeszcze żuchwę, za chwilę dodam jeszcze troszkę białego do oczodołu, aby to ładniej wyglądało. I tyle. Przechodzimy do zębów.
Zaczynam od malowania kresek w takich odstępach, jak idą moje prawdziwe zęby. I tak naprawdę można by było już to tak zostawić, bo wygląda całkiem ok, ale ja podążam za Daisy i szkicuję kształt zębów razem z korzeniem. Później wypełnię przerwy międzyzębowe na czarno. No i zblenduję to wszystko, aby się to ładnie połączyło. Uszkodziłam sobie brodę, więc ją naprawiam. I szczena gotowa! Póki co nasza czacha jest dosyć płaska. Aby to zmienić, nakładam ciemny brązowy cień w jej zaokrąglenia, by stworzyć wrażenie 3D. Na żuchwę nałożyłam trochę za dużo brązowego, ale wystarczy to farbą po prostu dobrze zblendować. Przechodzimy do czoła. Widzicie, nakładam dużo cienia tego brązowego i blenduję to palcem z nałożoną białą farbką. Widzicie, nie widać już tej czarnej kreski i o tym wcześniej mówiłam. Ci, co mnie znają, wiedzą, że moja dbałość o szczegóły czasem przeradza się w obsesję. Tutaj wydawało mi się, że wciąż jest za mało białego i dlatego pododawałam jeszcze w wybrzuszeniach czarnych elementów właśnie ten kolor. Teraz dodaję brązowy cień w zakamarki, blenduję i dzięki temu to wszystko będzie wyglądało bardziej prawdziwie. Skończyłam, teraz przechodzę do rzęs, zaczynam od zalotki, bo swoje mam dosyć płaskie. Tuszuję rzęsy górne i dolne. Teraz będę naklejać cały pasek sztucznych rzęs na górę. Naklejam i dociskam, a na dół będę przyklejała kępki. Ciężko było to nagrać, bo głowę dawałam coraz bliżej lustra, żeby to fajnie zrobić, no ale macie takie mega przybliżenie. Zawsze jak doklejam sobie sztuczne rzęsy, to ryczę, a tutaj starałam się jak najbardziej przed tym powstrzymać, bo by się wszystko zepsuło. Także macham, macham, macham. Potrzeba trochę wiatru, macham. Trochę przerwy, okej. Już dobrze, nie, jeszcze trochę wiatru. Okej. I tuszuję te sztuczne rzęsy górne i dolne. Najfajniejsza część tego make-upu, czyli rozpływająca się skóra. Ups, wylałam, ale nic się nie dzieje. Ten fragment jest naprawdę bardzo spoko, bo nakładacie żel byle gdzie, on sam sobie spływa, nie macie za bardzo wpływu na to, co się stanie i w jaki sposób te krople będą ściekać, ale dlatego właśnie wyjdzie to bardzo naturalnie. Ja nakładam to, widzicie, tak jak leci. W miarę wysychania tego żelu, on się robi coraz bardziej gęsty i bardziej plastyczny w ten sposób, że można dodać trochę od siebie i nakierować go tam, gdzie chcemy, żeby on był. No i co? Dodaję jeszcze trochę na czoło. On już się zrobił taki naprawdę bardzo gęsty, więc palcem rozprowadzę go troszkę na nos. I tyle, koniec! To jest ten moment, kiedy możecie nałożyć sobie perukę. Ale ja nie muszę tego robić, bo mam takie odrosty, że i tak straszę. Tak się prezentuje skończony makijaż? Jeżeli filmik Wam się podobał, to nie zapomnijcie wcisnąć łapki w górę. Wiecie, to jest dla mnie taka mega motywacja. Może wtedy więcej będę działać i będę nagrywać w domu, tak jak dzisiaj. A jeżeli Wam się nie podobało, to i tak jestem pewna, że wciśniecie łapkę w dół, ale ja Was znajdę. Znajdę i będę straszyć. Nie, no żartuję. Dzięki bardzo, że byliście ze mną, że wytrwaliście do końca. I co? I do zobaczenia w następnym filmiku. Love you. Dziękuję.